Ożcie sobie gór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Księga Jeremiasza, 4, rozdział 3, werset. Uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać pana. Księga Ozeasza, 10, rozdział 12, werset. Drogi czytelniku, może słyszałeś już kiedyś dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? W domu rodzinnym, na szkółce niedzielnej. Na spotkaniach młodzieżowych, albo jeszcze gdzieś indziej. Może był w Twoim życiu taki moment, w którym chwilowo czułeś się poruszony tym wspaniałym poselstwem i pragnąłeś podjąć decyzję o pójściu za Panem Jezusem. Jednak wszystko potoczyło się inaczej. Mimo to Jego obietnica jest dla Ciebie wciąż aktualna. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jana 6, rozdział 37. Werset A może to, że teraz czytasz tę kartkę z kalendarza, jest wynikiem usilnej modlitwy kogoś bliskiego? Dlaczego ziarno Ewangelii nie zakiełkowało wówczas w tobie? Może w Twoim życiu działo się tak wiele, że myśl o Chrystusie odeszła na dalszy plan? Pan Jezus sam kiedyś opisał taką sytuację w podobieństwie o siewcy. Inne ziarno padło między ciernie a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. Łukasza 8, rozdział 7, werset. A następnie wyjaśnia. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Ewangelia Łukasza 8, rozdział 14, werset. Teraz Pan Jezus znowu zwraca się do Ciebie. Cały czas na Ciebie czekał. Przygotuj więc nowy zagon pod uprawę i pozwól, by wykiełkowało na nim dobre ziarno. Oznacza to definitywne zakończenie dotychczasowego życia bez Jezusa i przyjęcie Bożej łaski. Wyznaj Mu szczerze swoją winę i uwierz w Jego odkupieńcze dzieło na Krzyżu. Wtedy będziesz mógł podziękować Mu. Za Jego ratunek i okazaną cierpliwość, oraz w pełnym zaufaniu, powierzyć Mu swoje życie. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was słowo, które może zbawić dusze Wasze. List Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy werset.